Nie było mnie tu 15 lat. Ale ciebie tu nie było nigdy w życiu. Boże, a co to w ogóle? Co to w ogóle jest, słuchaj? Kochanie, zapraszam cię na naszą pierwszą włóczkę. Jak to na włóczkę przystało, będziemy się włóczyć, ale będziemy też iść po nitce do kłębka i rozsupływać pewne zagadki i historie. Co to jest? Ale zobaczyłeś jakiś ten kabel? My jesteśmy dokładnie tutaj, czyli w samym ścisłym, najstarszym centrum Łodzi. Tu od wschodniej odchodzi krótka ulica Włókiennicza. Agasia, czy ja tu w ogóle byłam kiedyś na tej ulicy? Nie, mogłaś nie być, dlatego że miejsce, w którym jesteśmy, miało swego czasu złą sławę. Do tego stopnia, że w latach 50. Zmieniono nazwę tej ulicy. Pójdę na pierwszy się, ogień, słuchaj. Tu znajdują się jeszcze jakieś resztki no, życia. Właśnie w takich piwnicach tutaj chowane były futra, chowane były alkohole, chowane były zegarki, biżuteria. Zobacz, tam coś fajnego leży. Mam nadzieję, że to nie jest mina. Zdjęcia? Zdjęcia. Jakiś Tadziu kronikarz. Nie wiem. Skitrał to zdjęcia z przesłuchania policyjnego. W latach 60. trwały tu permanentne naloty milicji, ale pomysłowość ówczesnych mieszkańców nie miała granic. W momencie, kiedy na ulicy Włókienniczej padał cynk czy gryps, że zbliża się policja, wszystkie alkohole wynoszone były albo na dachy, albo właśnie do piwnic, wszystkie kosztowności chowane pod podłogami. Natomiast to jest ciekawe zdjęcie. Bo to jest zdjęcie zrobione gdzieś na jakiejś klatce schodowej. Kto wie, czy nie na tej klatce schodowej. Rewitalizacja to jest przywrócenie kamienicom ich blasku i funkcjonalności. To ostatnie chwile, kiedy tę ulicę oglądamy taką, dlatego że do 2021 roku wszystko ma się tutaj zmienić. Jesteśmy przy płaskorzeźbie kochanków z ulicy Kamiennej. Widać ewidentnie po śladach osadów wapiennych, że woda się leje. Kamienica przy ulicy Włókienniczej 1. W tej kamienicy przed wojną mieściła się jedna z najbardziej znanych szulerni Wolfa Zelmanowicza. Fajnie by było tutaj wejść. Pewnie teraz się nie uda, ale obiecuję ci, że następnym razem, jak przyjedziemy, zobaczymy ten świat od innej strony. A warto to zobaczyć, żeby przekonać się, jak taka prawdziwa rewitalizacja przebiega. Tam jest świat dopiero, na tych dziedzińcach. Kochankowie z ulicy Kamiennej, pierścionki.